Witajcie w trzecim odcinku podcastu Podcast Don't Lie, przed mikrofonem Łukasz Woźny. Tematem tej audycji będzie przede wszystkim kończąca sezon kontuzja Victora Oladipo, a także jej konsekwencje dla Indiana Pacers oraz całego układu sił na wschodzie. Na wstępie trzeba powiedzieć, że jest to ogromna strata z perspektywy samego Victora Oladipo. Półtora sezonu temu Victor Oladipo trafił w wymianie krytykowanej z początku przez większość do Indiany Pacers, gdzie już w swoim pierwszym sezonie pokazał, że wokół niego da się zbudować po pierwsze solidną drużynę, a po drugie zespół, który z nim jako pierwszą opcją jest w stanie awansować do playoffów. Dowodnił to także w postaci indywidualnych wyróżnień. No, ten sezon poprzedni trochę przypominał sezon jak z bajki, bo Victor Oladipo po raz pierwszy trafił do meczu gwiazd. Zdobył nagrodę dla zawodnika, który poczynił sezon na sezon największy postęp, a także został wybrany do trzeciej drużyny All-NBA. To wydaje się chyba nawet większe wyróżnienie niż zostanie wybranym do meczu gwiazd. Warto też napomknąć, że z nim jako główną postacią Indiana Pacers doprowadzili do siedmiomeczowej serii z prowadzonymi przez LeBrona Jamesa Cleveland Cavaliers. I gdy wydawało się, że w Indianie może być tylko lepiej, gdy Pacers znajdują się na początku drogi, no to nagle w tym sezonie zgasł ekran. Warto by było w związku z tym zastanowić się z perspektywy przede wszystkim Indiany Pacers, co dalej, co w związku z tą sytuacją można zrobić. I jest to o tyle niefortunna sytuacja dla samych Pacers, że ta kontuzja zmienia ich podejście do tego sezonu, wydaje mi się, o 180 stopni. Być może jeszcze nie mogliśmy stawiać Indiany Pacers w jednym szeregu z tymi pozostałymi czterema czołowymi zespołami na wschodzie, czyli Boston Celtics, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks i Philadelphia 76ers, ale przynajmniej ze zdrowym Oladipo mogliśmy sobie wyobrazić scenariusz, w którym Pacers robią skok do czołówki. No, ku temu oczywiście musiałoby się wydarzyć kilka rzeczy. Po pierwsze, Victor Oladipo, gdyby oczywiście był zdrowy, musiałby wrócić do swojego poziomu, który prezentował w poprzednich rozgrywkach, ewentualnie wspiąć się jeszcze wyżej. I gdyby Pacers udało się ściągnąć drugą gwiazdę, ewentualnie drugiego bardzo dobrego zawodnika do trade deadline obok Victora Oladipo, to wtedy myślę, że moglibyśmy przynajmniej sobie wyobrazić właśnie ten scenariusz, w którym Pacers robią ten skok. No i tym samym dołączają także do tej czołówki na wschodzie. Pisałem na Twitterze, jeszcze zanim ta kontuzja Oladipo się wydarzyła, że dobrym pomysłem mogłoby być ściągnięcie Mike'a Conley'a do Indiany, z tego względu, że akurat na pozycji rozgrywającego Pacers zdają się mieć największy wakat, bo tam gra Darren Collison jako ten podstawowy rozgrywający, który w najlepszym przypadku jest jednak rezerwowym rozgrywającym. Corey Joseph to także materiał na rozgrywającego rezerwowego, a Aaron Holiday to jest jeszcze melodia przyszłości, choć ten pokazywał pewne przebłyski. I właśnie dlatego napisałem, że byłoby właśnie ściągnięcie Mike'a Conley'a, który mógłby pomóc Victorowi Oladipo. To także jest solidny przecież zawodnik swoją obroną. Ten kontrakt w przypadku Indiany nie byłby może o tyle krzywdzący z tego względu, że Indiana nie jest rynkiem, który ściąga jakichś wielkich zawodników w lato we free agency, w związku z czym no też ten cap space nie będzie aż tak wartościowy na takim rynku, jakim jest właśnie Indiana. Oczywiście w związku z kontuzją Oladipo jest po wszystkim, bo ten ruch miał na celu pomóc skoczyć o poziom wyżej, a nie po prostu się na nim utrzymać. Tutaj też należałoby zaznaczyć, że może zmienić się całkowicie podejście Indiany do tego sezonu w tym sensie, że z drużyny, która mogłaby być tym kupującym, chciałaby się jeszcze wzmocnić,
nagle może stać się drużyną sprzedającą. To podejście, które sam bym w takiej sytuacji myślę, że zastosował, to byłoby zrobienie wszystkiego, żeby na powrót Wiktora Oladipo, który nie wiemy, kiedy nastąpi, nie wiemy, czy on będzie zdrowy na początek przyszłego sezonu. No tutaj te najbardziej niepokojące doniesienia mówią nawet o tym, że ta kontuzja potrwa rok. Ale żeby, powiedzmy, na ten przyszły sezon znaleźć zawodników, którzy mniej więcej wiekiem będą też pasowali do Wiktora Oladipo, do Milesa Turnera, być może także do Domantasa Sabonisa, i żeby uzupełnić tych zawodników. Może żeby nie rzucać też takimi pustymi frazesami, to podałbym kilka przykładów, o kogo by mi chodziło. No, znaleźć takiego zawodnika, który w swoim klubie może nie spełnia pewnych oczekiwań, być może ze względu na to, że jego rola jest za mała. No to też nie chcę mówić, że ktoś miałby grać więcej, bo być może właśnie przyczyną, dla której ktoś nie gra więcej, jest to, że może nie jest aż tak dobry, żeby zasłużyć na większą liczbę minut. O co chodzi? Chodzi o to, żeby znaleźć po prostu takich zawodników profilem, którzy przypominali nieco właśnie Oladipo czy Sabonisa. Nie grają aż tyle, być może w pewnym sensie są źle wykorzystywani i Pacers widzieliby w takich graczach potencjał na kogoś więcej, żeby rozkwitli pod skrzydłami właśnie Nate'a McMillana. Kogo mam na myśli? Być może jako takiego zawodnika wskazałbym Taurana Prince'a z Atlanty Hawks, czyli młodego skrzydłowego, który jest jeszcze może nie aż takiego młodego skrzydłowego, bo on akurat wchodził do NBA nieco później, ale nadal jest na debiutanckim kontrakcie i pojawiły się doniesienia, że Atlanta Hawks mogą się chcieć go pozbyć. Dlatego też wydaje mi się to ciekawym pomysłem. Kłopotem w przypadku ściągnięcia Prince'a do Indiana Pacers może być przede wszystkim to, że Hawks podobnie szukają młodych zawodników, a wątpię też, żeby akurat Pacers chcieli pozbywać się w obecnej sytuacji swojego piku w drafcie, w związku z czym mogłaby być potrzebna trzecia drużyna. No tutaj pomyślałem na przykład o Portland Trailblazers, którzy mogliby się chcieć wzmocnić niektórymi zawodnikami z Indiany, czy Philadelphia 76ers. Nie wiem, jaki jest status Bojana Bogdanowicza, gdyby Pacers rzeczywiście chcieli go oddać, to wydaje mi się, że ta wymiana, gdzie Bogdanowicz przeszedłby na przykład do Philadelphia 76ers bądź do Portland Trail Blazers, do Atlanty Hawks przeszedłby wybór w drafcie którejś z tych drużyn, a do Pacers zostałby ściągnięty właśnie Prince, mogłaby przejść, chociaż kwestia też polega na tym, że niestety takie wymiany z trade machine rzadko przechodzą, szczególnie gdy w grę wchodzi większa liczba drużyn. Kolejni zawodnicy, będzie ich dwójka, na których jeszcze wpadłem, to będzie Dante Exum. Chociaż nie jestem do końca przekonany, czy ściąganie zawodnika, który jest tak bardzo podatny na kontuzję, do drużyny, która, co by nie mówić, ma sporego pod tym względem pecha, będzie akurat najlepszym pomysłem dla Indiany Pacers. Ale akurat w przypadku Dante Exuma, Utah Jazz i Indiana Pacers, no tutaj wystarczyłyby właśnie tylko te dwie drużyny, bo Jazz, jako że walczą o playoffy, chcą się wzmacniać, no mogliby skorzystać na którymś z tych zawodników Pacers, któremu kończy się kontrakt. Przyszedł mi także do głowy pomysł Arona Gordona w Indianie. Nie wiem, na ile Orlando Magic chcieliby się go pozbyć, chociaż wybieranie w dwóch kolejnych draftach graczy, którzy niejako kolidują z Gordonem, czyli Mobamba tu mniej, ale Jonathan Isaac akurat już bardzo koliduje pozycjami z Gordonem, no, mogłoby wskazywać, że akurat Orlando Magic mogliby chcieć się pozbyć tego zawodnika, tylko znowu, tak jak w przypadku Prince'a i Atlanty, no nie wiemy do końca akurat na jakim etapie jest Orlando, o co chcą walczyć, w związku z czym ci zawodnicy solidni, zadaniowi mogą raczej przydać się drużynie, która prędzej powalczy o te playoffy niż po prostu Magic, w związku z czym potrzebna może być trzecia drużyna, jako, mój piesek Penny się
się odezwała. Orlando na pewno przydałby się rozgrywający, w związku z czym pewnym pomysłem mogłaby być ponownie drużyna Sixers. Kwestia tego, jak Magic w ogóle zapatrzyliby się na Markela Fultza. Właśnie do Orlando mógłby przejść Markel Fultz. Do Indiany trafiłby Aaron Gordon, a do Philadelphia 76ers trafiłby pewnie któryś z zadaniowych graczy Pacers. No, prawdopodobnie pytanie, kogo by w ogóle chcieli. No, to są oczywiście takie prowizoryczne scenariusze. Wątpię, że któryś z nich wypali. Natomiast w ten sposób chciałem po prostu pokazać profil. Profil graczy, jakich mogliby w przypadku zaistniałej sytuacji szukać, no, szukać Pacers, żeby też ci gracze mogli się wgrać pod względem samego wieku do Wiktora Oladipo, gdy ten już rzuci, i podpasować się także do któregoś ze dwójki wysokich, czy do Turnera, czy do Sabonisa, zależnie od tego, co z tą parą zdecydują się zrobić Pacers. Istotną sprawą też, o której warto by było wspomnieć w związku właśnie z kontuzją nieszczęsną Wiktora Oladipo, jest taka, że póki co Pacers znajdują się na trzecim miejscu na wschodzie. I gdyby Oladipo pozostał zdrowy, to przynajmniej byłaby szansa, że Pacers mogliby to miejsce utrzymać. Co oznaczałoby, że no, rozegraliby matchup między trzecią a szóstą najlepszą drużyną na wschodzie, ale to przede wszystkim oznaczałoby, że doszłoby, gdzie jedna z tych czterech czołowych drużyn zmierzyłaby się już w pierwszej rundzie ze sobą. W tej chwili byłby to matchup między Philadelphia 76ers a Boston Celtics. I ta kontuzja Oladipo ma o tyle wielki wpływ na wschód, że wszystko wskazuje, że teraz dojdzie po prostu do serii w półfinałach konferencji, gdzie cztery zespoły, których mogliśmy się spodziewać, że tam będą przed sezonem, to właśnie tam trafią. Uniknięta zostanie przede wszystkim sytuacja, w której jedna z dwóch drużyn, prawdopodobnie mogliby to być Sixers albo Celtics, zostaliby już wyeliminowani w pierwszej rundzie, a gdyby doszło do tej serii, to mając na uwadze historię i jak Sixers sobie zupełnie nie radzą z Celtics, no to mogłoby dojść do sytuacji, w której on po prostu Sixers ze swoją trójką gwiazd skończyliby sezon już w pierwszej rundzie. W związku z kontuzją Oladipo mam jeszcze takie raczej krótkie dwie myśli. Pierwsza to pytanie, czy Wiktor Oladipo nie wrócił trochę za wcześnie po tym wcześniejszym urazie, opuścił w trakcie sezonu 11 meczów. Pojawił się też raport mało znanego dziennikarza z Indiany na początku grudnia, w którym, cytat, Wiktor Oladipo, jeżeli chce wrócić do 100% sprawności, przesiedzi poza grą resztę trwającego sezonu. Ten cytat nie przeszedł niezauważony, ale nie był traktowany do końca poważnie z tego względu, że napisał, że został przekazany przez osobę raczej w gruncie rzeczy nieznaną. Natomiast on, no, ten dziennikarz miał powoływać się z Indiany właśnie na pewne solidne źródła zespołu. I też jeszcze jedną rzecz, którą w zasadzie odnośnie tego tematu chciałem dodać, to pytanie jest nie tyle, czy Pacers awansują do playoffów, a na które miejsce raczej zajmą w tej najlepszej ósemce, z tego względu, że mają na koncie 32 wygrane. Bez Wiktora Oladipo w tym sezonie są 7-4. W zeszłym sezonie, no, jeżeli dobrze spojrzałem, to byli 0-7, czyli wynik już katastrofalny. Niemniej mają 32 wygrane i mając na uwadze, że mniej więcej 41 tych wygranych powinno spokojnie doprowadzić do tego, że uda się awansować do najlepszej ósemki. Wydaje się, że tutaj jest duża szansa, że właśnie Pacers się do niej zakwalifikują. Mogą spaść trochę, ale myślę, że poniżej tego szóstego miejsca nie spadną i zobaczymy, no, serię na NBA TV z Philadelphia 76ers bądź Boston Celtics. Wielka szkoda właśnie, że bez Wiktora Oladipo, i nawet mimo tego, że mają ten dosyć
ten terminarz dosyć trudny do końca sezonu, bo będą jeszcze dwa mecze z Golden State Warriors, także z tego co widzę dwa mecze z Milwaukee Bucks, Denver Nuggets. To jest jeden, na ten moment 12 najtrudniejszy kalendarz w cudzysłowie. Niemniej, no, mimo wszystko, gdyby ktoś zadał pytanie, czy Sixers powinni zacząć przegrywać i spróbować powalczyć o jak najwyższy pick, to byłoby moim zdaniem pytanie idiotyczne, z tego względu, że w poprzednim sezonie 32 zwycięstwa dałyby 21 miejsce w praktyce, to oznaczałoby 10 pick, więc moim zdaniem jest po prostu za późno. Gdyby takie pytanie w ogóle się pojawiło, komuś przyszło na myśl, to raczej nie, to raczej nie. Kwestia, żeby po prostu spróbować wzmocnić ten zespół na przyszłość jak najbardziej, spróbować też wykorzystać pewnych zawodników, sprawdzić jakby się sobie poradzili w playoffowej sytuacji poprzez ściągnięcie tych graczy, o których wspomniałem wcześniej, czyli Taurean Prince, Dante Exum, Aaron Gordon, zawodnik o tym profilu, spróbować kogoś takiego do Indiany znaleźć. I kontynuując, przejdźmy do jeszcze jednego tematu, który na ten odcinek przygotowałem. Temat powiązany jest z reformą draftu, która przed sezonem miała miejsce. Ta reforma oznacza tyle, że drużyna, która zajmie ostatnie miejsce w NBA, no nie będzie miała już 25% szans na to, żeby zgarnąć najwyższy wybór w drafcie, a jedynie 14, podobnie jak druga i trzecia drużyna. Kolejna sprawa, te szanse na najwyższe wybory w drafcie zostały także nieco spłycone z tego względu, że drużyna z najgorszym wyborem może spaść nawet na piąte miejsce z pierwszego, na piąte wcześniej maksymalnie można było spaść o dwie pozycje, a teraz można spaść aż o cztery. No w ten sposób Adam Silver na pewno chciał poniekąd zminimalizować liczbę drużyn, które by tankowały. I poniekąd to można powiedzieć nawet, że się udało, bo na ten moment takie drużyny, dla których celem wyraźnie byłoby przegrywanie, może niekoniecznie chodzi o samą postawę na boisku, a sam fakt tego, w którym kierunku zarząd poniekąd zarządził, żeby dana drużyna się kierowała, to jest tylko pięć takich drużyn, jedna za chwilę do nich także dołączy i to oznacza tyle, że póki co jest tylko pięć drużyn, Memphis Grizzlies będzie tą szóstą jako sprzedające w NBA. Kilka drużyn także będzie musiało przed trade deadline zrewidować nieco kierunek, czy pójść w górę, czy próbować się wzmocnić, czy jednak zdecydować się na to, żeby nieco polepszyć swoje szanse na wyższy wybór w drafcie. I sam temat właśnie będzie z tym związany. Pytanie, które chciałem postawić, to czysto hipotetycznie, gdyby Adam Silver miał do wyboru przyznać którejś z tych tankujących drużyn najwyższy wybór w drafcie, czysto hipotetycznie, to nie jest żadna tutaj jakaś konspiracyjna rzecz, tylko takie pytanie, to kogo by wybrał? I to pytanie wydaje mi się o tyle ciekawe, z tego względu, że w NBA mamy dwie ostentacyjnie tankujące drużyny, co do których jestem w pełni przekonany, że tutaj przegrywanie jest ich celem. To po pierwsze są Cleveland Cavaliers, czyli najgorsza drużyna w NBA, 24 atak, ostatnia obrona, bardzo niskie tempo. Często to tempo nie wynika z tego, że dana drużyna chce grać powoli, tylko po prostu nie zamienia wolnych już pozycji na rzuty, tylko niepotrzebnie dalej komplikuje sobie jeszcze posiadanie. I mniej więcej tak wygląda ofensywa Cleveland Cavaliers, że udaje im się czasem wypracowywać dobre pozycje, ale nie zamieniają ich na rzuty, tylko próbują jeszcze szukać tutaj dodatkowego podania, które w zasadzie cofa akcję do początku. A drugą drużyną, taką ostentacyjnie tankującą, wydają mi się New York Knicks, którzy w pewnym sensie są zmuszeni do tego poprzez
sytuację, która spotkała Kristapsa Porzingisa i jego kontuzję. Mieli kilka dobrych meczów, na przykład zwycięstwo w Bostonie, postawili się także Portland Trail Blazers, postawili się także Houston Rockets Jamesa Hardena, ale mimo wszystko ten skład, który został zbudowany w Nowym Jorku, to przyprawia raczej o ból głowy. Kolejne dwie drużyny to już mam wrażenie, że są drużyny, które po prostu są źle zarządzane. Nie jestem do końca przekonany, czy ten fakt, że oni przegrywają, wynika z tego, że faktycznie chcieli w tym miejscu być i walczyć o jak najwyższy wybór w trakcie, czy w trakcie sezonu wyszło, że po prostu są tak źli, że nie ma innego wyjścia. Na myśli mam tutaj Phoenix Suns. Co do Phoenix, to pokrótce powiem, że Devin Booker ma, gdy jest zdrowy, bardzo dobry sezon. To samo można powiedzieć o DeAndre Aytonie. Ten znajduje się nieco w cieniu Luki Doncicia. Natomiast mimo wszystko warto podkreślić, że DeAndre Ayton czyni pewne postępy, jeżeli chodzi o grę w obronie. Ma posiadania, kiedy faktycznie dominuje, widać jego warunki fizyczne. Także po atakującej stronie parkietu pokazuje, tutaj akurat wiedzieliśmy, że ma te możliwości największe, dobrze operuje na półdystansie, także ma pewną wizję rozegrania, potrafi to pokazać. Być może za często zdarza się, że nie próbuje atakować bezpośrednio kosza, tylko zadowala się tymi jumperkami z półdystansu, lecz warto i tak docenić to, w jaki sposób sobie radzi, szczególnie, że sama organizacja nie ściągnęła mu rozgrywającego, który potrafiłby dostarczyć mu przynajmniej na początku sezonu piłkę na blok i miał z tym pewien kłopot, żeby właśnie tam operować. Zwyczajnie nie było komu dograć piłki do Aytona. Drugą drużyną też z tej kategorii, która jest, mam wrażenie, wyjątkowo źle zarządzana, to będą Chicago Bulls. I mając na uwadze, że ta drużyna dysponuje naprawdę kilkoma ciekawymi zawodnikami, Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr., Zach LaVine także poczynił postęp, Chris Dunn momentami w obronie wygląda nieźle, to zatrważające, jak depresyjna momentami jest ta organizacja, głównie przez osobę Jima Boylena, z którym Chicago Bulls są jeszcze gorsi, przynajmniej tak wskazywałby test oka, niż z Fredem Hoibergiem. Była pewna analiza na The Athletic, gdzie można było zobaczyć, w jaki sposób poszczególni zawodnicy wybiegają do różnego rodzaju akcji i na kilku przykładach widać było, że jednak w przypadku Freda Hoiberga te schematy, które były momentami identyczne jak w przypadku stosowanych przez Jima Boylena, to u Freda Hoiberga zawodnicy wykonywali je szybciej, bardziej agresywnie, ścinali, wybiegali na trójkę i po prostu ten schemat, mimo że często kończył się też nietrafionym rzutem, ale wyglądał o tyle płynniej, że przynajmniej udawało się te pozycje stwarzać, a jeżeli chodzi o Jima Boylena, to nieco może hamować rozwój Lauriego Markkanena, dla którego jest mniej operowania po zasłonach, dla którego jest mniej także operowania na dystansie, jego ścinania, takiego ruchu, tylko więcej takiej przepychanki pod koszem i tutaj nie najlepiej też to wygląda. W obronie mogłoby się wydawać, że będzie lepiej, ale ten bilans jest mniej więcej, wygląda podobnie. Wydaje mi się także, że przynajmniej za Hoiberga te mecze były nieco bardziej wyrównane albo po prostu na takie trafiają. No jeżeli jest liczba, w której Chicago Bulls jest najlepsza w NBA, to na pewno będzie to liczba wykonanych pompek. I wspominam właśnie o Chicago Bulls teraz z tego względu, że płynnie chciałem przejść do kolejnej drużyny, tej piątej, która mimo wszystko przegrywa, czyli do Atlanty Hawks, z którymi Bulls się mierzyli niedawno i widać było, jaka różnica jest między tymi dwoma zespołami, mimo że mniej więcej w tym samym czasie zaczynały się te przebudowy, jeżeli chodzi o te dwa kluby, czyli półtora sezonu temu, to jakość, przepaść między tymi dwoma zespołami była naprawdę znacząca, bo tutaj ta rzecz, która została wprowadzona dzięki tej reformie, ona wprawdzie spłaszczyła szansę na wybór, nieco wydawało się też, że może zminimalizować ryzyko
drużyn tankujących, ale przede wszystkim pozwoliła, żeby jeżeli już któraś z tych drużyn zdecyduje się na przegrywanie tych meczów albo po prostu na tankowanie, no to jeżeli dana drużyna od czasu do czasu wygra, no to nic się nie stanie. Nic się nie stanie z tego względu, że no, po prostu te szanse na tyle są wyrównane na ten wybór w drafcie, że no, może to pozwolić chociaż tak na rozwój tych młodych zawodników, żeby oni sobie też od czasu do czasu wygrywali. To jest o tyle ważne, że na przykład jak Phoenix Suns mieli serię, w której wygrali jakiś miesiąc temu 3 albo 4 mecze, to widać było po DeAndre Aytonie, kiedy Suns wygrali w Madison Square Garden, jak był z tego zadowolony. Atlanta Hawks na przykład mieli moment, w którym wygrali 5-6 meczów w tym sezonie i wspominam o nich z tego względu, bo oni faktycznie są drużyną, która tankuje. Tak mi się przynajmniej wydaje, że celem tej drużyny jest rzeczywiste przegrywanie, ale widać w nich pewien entuzjazm. Do tego stopnia, że być może nawet w samej Atlancie Travis Schlenk, generalny menadżer tego zespołu, nie spodziewał się, że ta drużyna okaże się tak dobra. I oczywiście do tych drużyn prędzej czy później wydaje się, że dołączą Memphis Grizzlies, którzy pasowaliby także do tej drugiej środkowej kategorii, czyli trochę źle zarządzanego zespołu. W Memphis poniekąd został zmarnowany zdrowy sezon Marka Gasola i Mike'a Conley'a, w którym Jaren Jackson Jr. także pokazuje się z zaskakująco dobrej strony i tak jak wspomniałem, także no może dołączyć do tej grupki kilka pozostałych drużyn, które przed trade deadline będą musiały tutaj zdecydować, w którą stronę podążyć, ale podałem jako takie trzy podstawowe kategorie, wybrałem właśnie akurat te trzy podstawowe kategorie z tego względu, żeby pokazać różnicę między tymi tankującymi zespołami. I to pytanie, którą drużynę chciałby wskazać Adam Silver jako tą, która miałaby wygrać loterię, jest o tyle ciekawe, że w pewnym sensie no mamy te dwie ostentacyjnie tankujące drużyny i ta reforma miała właśnie temu zapomnieć, to czy Silver chciałby właśnie docenić w ten sposób zespoły, które tankują. I brnąc dalej, też warto by było zastanowić się, czy Silver chciałby docenić zespoły, które są źle zarządzane, bo należy się zastanowić właśnie, czy Phoenix Suns zasługują na kolejny pick w drafcie, kolejny najwyższy wybór w drafcie, tym jak są zarządzani, no nie. Czy Chicago Bulls zasługują na najwyższy wybór w drafcie, no nie. Czy drużyny, które tak jakby sprzeciwiają się poniekąd tej reformie Adama Silvera, zasługują na najwyższy wybór w drafcie, no wydawałoby się, że nie. I nieco jako to przeciwieństwo mamy po drugiej stronie Atlanta Hawks, którzy faktycznie przegrywają, są źli, ale no zdarza się im także wygrywać, co ma wpływ ta reforma i pokazują naprawdę ciekawą koszykówkę. Jest kilku młodych chłopaków, którzy wyglądają w tej drużynie naprawdę bardzo dobrze. Trae Young, Kevin Huerter, John Collins także tutaj pokazuje, rozwija się, jeżeli chodzi o rzut za trzy i kreowanie sobie własnej ofensywy, zbiórki w ataku zawsze u niego wyglądały dobrze. I ci młodzi zawodnicy rozwijają się właśnie pod okiem pewnego objawienia, jakim jest Lloyd Pierce na stanowisku trenera w Atlancie, ale brnąc jeszcze dalej, to pytanie, czy na przykład Adam Silver nie chciałby docenić drużyny, która jest młoda, perspektywiczna, taką jak Dallas Mavericks. Cały czas stara się wygrywać. Luka Doncic okazał się tak dobrze, że ta drużyna nieco za półmetkiem sezonu ma tylko dwie wygrane mniej niż na przestrzeni całego poprzedniego sezonu, bo poprzednie rozgrywki skończyli z 24 wygranymi. I pytanie, czy właśnie kogoś takiego nie chciałby docenić Adam Silver? Tylko w tym wszystkim należy pamiętać, że jednak to są matematyczne szanse, jakie dana drużyna chce sobie zwiększyć poprzez to przegrywanie meczów, koniec końców o to w tym wszystkim, jeżeli chodzi o tankowanie, oczywiście chodzi. I też kwestia jest o tyle ciekawa, czy Silver chciałby docenić taki rynek jak właśnie, nie wiem, Atlanta, jak Dallas, czy bardziej to Atlanta z Zionem Williamsonem wyglądałaby naprawdę kapitalnie, bo to jest jeden, no tak jak powiedziałem, jeden z ciekawszych trzonów, młodych trzonów w lidze, czy docenić jakiś wielki rynek, przykładowo jak Nowy Jork,
w Knicks, w koszulce Knicks, Zion Williamson także wyglądałby super. Podobnie sprawa ma się z Zionem Williamsonem, jeżeli chodzi o jego grę w Chicago. No tylko z drugiej strony, znaczy jeżeli chodzi o sam pomysł rynku, to na pewno był akurat w kwestii Chicago. No, podobnie jak Nowego Jorku, no to byłaby ciekawa rzecz, tylko no, gorzej z tym, jak dana drużyna jest zarządzana, ile to mogłoby też potrwać, czy w takim przypadku nie lepiej by było z perspektywy czysto kibica. Nie mówię tego po złości w kierunku żadnej drużyny, czy gdyby taki chłopak trafił do drużyny, która jest dobrze zarządzana, bo jakby nie patrzeć, to też no, o drużynach Cleveland Cavaliers i New York Knicks no, nie można powiedzieć, że są to dobrze zarządzane drużyny i także je można wrzucić do tego kota, tylko tam mam takie wrażenie, może się mylę, że nieco wcześniej zdecydowano o tym, że o spuszczeniu kotwicy w dół. I tak na koniec jeszcze w tym przypadku zrobimy sobie jeden mock draft. Jestem na stronie www.tankathon.com, gdzie można wylosować właśnie kolejność loterii. Zróbmy jeden taki przykład, zobaczymy co z tego wyjdzie. Właśnie kliknąłem, kto wygrał. O, Zion Williamson trafia do New York Knicks, dalej jest Cleveland Cavaliers z drugim numerem, trzecia drużyna, która została wylosowana, to Atlanta Hawks. Na czwartym miejscu wyszli Orlando Magic, Phoenix Suns, Chicago Bulls z numerem szóstym, Memphis Grizzlies z numerem siódmym. Dalej pozostaje ta kolejność powiedzmy niezmienna. W każdym razie w tym losowaniu Zion Williamson trafił do Madison Square Garden, do New York Knicks. Liczyłem, że może w tym losowaniu Zion Williamson trafi jednak do Atlanty Hawks. Widać, Adam Silver chciał inaczej. Wychodzi na to, że Adam Silver wspiera jednak wielkie rynki. Z mojej strony byłoby to tyle na ten odcinek. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli ktoś dotrwał, dziękuję za każde polubienie, za każdy komentarz, za każdą opinię. No i cóż, mam nadzieję do rychłego usłyszenia. Dzięki jeszcze raz.